Jeżeli macie iPhone'a, to może warto powstrzymać się przed update'em do ostatniej aktualizacji oprogramowania, ponieważ mogą wam się pojawić fotki, które już kiedyś usunęliście. Co ciekawsze, mogą się wam pojawić fotki kogoś innego, kto wcześniej te fotki usunął ze swojego iPhone'a. I co jeszcze ciekawsze, komuś innemu mogą pojawić się wasze dawno usunięte fotki. Jest jeden rodzaj fotek, które użytkownicy usuwają z telefonów świadomie. Oczywiście, że chodzi o te fotki. Dobry wieczór. Najnowsza wersja systemu iOS 17.5 ma pewne wady. Przywraca wcześniej usunięte fotki. Komuś w galerii pojawiły się ponownie fotki usunięte 3 lata temu. Komuś innemu takie, które usunął w 2010. Wielu użytkowników zgłasza, że widzą ponownie w galerii fotki, których na ich urządzeniach już dawno powinno nie być. A jeden człowiek sprzedał swojego iPada koledze we wrześniu zeszłego roku, oczywiście resetując sprzęt odpowiednio. Teraz kolega dał mu znać, że po najnowszej aktualizacji fotki pierwotnego właściciela pojawiły się w galerii sprzedanego iPada. Oczywiście były to fotki, które odkrywały nieco więcej części ciała niż typowe fotografie robione podczas spotkań rodzinnych. I takich historii fotografii powracających nagle do galerii jest nieco więcej. I dlaczego tak się dzieje, pewnie lepiej ode mnie potrafiliby wytłumaczyć specjaliści od odzyskiwania danych, ale w skrócie chodzi o to, że jeżeli usuwamy coś ze smartfona czy z komputera, no to najczęściej nie do końca to usuwamy. Połączenie między tym plikiem a systemem zostanie zerwane, to znaczy ten system nie pokazuje już użytkownikowi tego pliku i on zostaje przeznaczony do ponownego zapisania. Czyli nadpisane są te zdjęcia, te filmy i raz są nadpisane, potem drugi raz i powiedzmy, że po takich dwóch nadpisaniach to już można założyć, że one są trudne do odzyskania. Ale oczywiście jedynym skutecznym sposobem na zniszczenie fizyczne danych jest użycie młotka. Nie zmienia to jednak faktu, że firmy takie jak Apple nie informują o tym użytkowników, że słuchaj, jak usuwasz swoje zdjęcia, to one są prawie usunięte. One nie są do końca usunięte. W zamian za to dostajemy całą masę bełkotów w stylu to jest najbezpieczniejszy telefon. Tutaj możesz czuć, że twoja prywatność to jest twoja prywatność. Co się dzieje na iPhone'ie, to zostaje na iPhone'ie. No można interpretować dwojako, a nawet trojako, bo nie do końca wiadomo, w jaki sposób przechowywane są i zapisywane i zabezpieczane fotki, które lądują w chmurze, czyli w iCloudzie. Rozsądnie byłoby oczywiście zakładać, że żadna firma nie trzyma specjalnie fotek swoich użytkowników, szczególnie tych, które odkrywają nieco więcej na swoich serwerach, szczególnie jak ma dużo tych użytkowników, bo fotki i filmy to już w ogóle zajmują bardzo dużo miejsca i w momencie, kiedy to nagrywam, Apple jeszcze nie odniosło się do tych rewelacji, natomiast gdyby miało się odnieść, to ja mogę wam z pamięci powiedzieć, jak to by brzmiało. To jest wina użytkowników, nasze smartfony nie są przeznaczone do robienia takich zdjęć i takich filmów. Gdyby to były zwykłe zdjęcia, które wam się pojawiły w galerii po kilku latach od usunięcia, to byście ich nawet nie zauważyli i nie byłoby sprawy. A skoro o obnażaniu mowa. Byliśmy pierwsi, nie w obnażaniu, tylko w portalach między miastami. Dawno temu, chyba w 2021, wideoportale połączyły Lublin i Wilno. I miały szybko zniknąć, ale z tego co wiem, działają do dziś. Sukces naszych portali chciano powtórzyć w Nowym Jorku i Dublinie. I niedługo po otwarciu tych nowych portali, ktoś po stronie Irlandii pokazał zdjęcie dwóch wież z zamachu w Nowym Jorku, chyba po to, żeby Amerykanom zrobiło się raźniej, a niedługo później amerykańska modelka z kolei, choć może powinienem powiedzieć osoba prowadząca profil na portalu OnlyFans, zademonstrowała Irlandczykom swój biust w ruchu. Co ciekawe, ten biust najprawdopodobniej był widoczny tylko po stronie amerykańskiej, ponieważ ona podskakiwała zbyt blisko tego portalu. Kamery na tych portalach są umieszczone wysoko, na samej górze. I ona była tak blisko tej kamery, że prawdopodobnie po stronie irlandzkiej oni widzieli tylko podskakującą głowę. A ponieważ te portale nie przekazują dźwięku, co akurat w przypadku Dublina i Nowego Jorku jest bardzo dobrym pomysłem, to nie mogli jej przekazać, żeby się cofnęła, żeby mogli zobaczyć więcej. Więc w sumie to wszystko było bez sensu. A mówię o tym nie bez przyczyny, bo w Nowym Jorku kobiety legalnie mogą obnażać biust, w sensie górną część ciała, tors, wszędzie tam, gdzie mężczyźni mogą obnażać tors i uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż w Polsce, bo u nas chyba tylko wędkarze po 50 mogą chodzić bez koszulki. Także w każdym razie, te piersi, nie swastyki, które sobie wcześniej pokazywali, nie jakieś inne obraźliwe gesty, które sobie Irlandczycy z Amerykanami pokazywali, tylko te piersi odsłonięte doprowadziły do tego, że te portale zostały chwilowo wyłączone, niby zawieszone. Czy wrócą? W teorii tak, w praktyce nie sądzę. Czas na sztuczną inteligencję, która w minionym tygodniu była trochę jak królik wyskakujący z kapelusza. Chcecie, żeby był różowy i gadał po włosku? Bardzo proszę. Google zorganizowało swoją przydługawą i przynudnawą konferencję, która praktycznie cała była poświęcona AI.
Nie będę jej streszczał całej, subskrybenci Kuriera Wieczornego dostali takie streszczenie w pigułce, natomiast dla mnie najbardziej istotne, co to Kurier Wieczorny, to na Instagramie musicie sobie tam odnaleźć. Możliwe, że nie macie dostępu, ale raczej macie dostęp. Dla mnie najważniejszy był projekt Astra. To taki futurystyczny asystent sztucznej inteligencji, który nie tylko słyszy polecenia użytkownika, ale również widzi świat poprzez kamery, w tym przypadku smartfona. Więc jeżeli poprosisz tego asystenta, żeby dał ci znać, kiedy zobaczy coś, co wydaje dźwięki i skierujesz kamerę w stronę głośnika, to Astra odpowie, to jest głośnik. I możesz wtedy zapytać o konkretny element tego głośnika i asystent odpowie, co to za element i do czego służy. Skieruj kamerę w stronę monitora, który wyświetla kod, a dowiesz się, co to jest za kod i do czego służy. Pokaż asystentowi, co widzisz za oknem, a opowie ci, gdzie się znajdujesz i z czego słynie dana okolica. Zapytaj, gdzie są twoje okulary i asystent przypomni ci, że leżą na stole obok czerwonego jabłka. Ale to oczywiście nie koniec AI, tylko początek, bo chwilę, dosłownie godziny przed prezentacją Google'a, zupełnie przypadkowo, OpenAI, czyli firma odpowiedzialna za ChatGPT, zorganizowała swoją konferencję, podczas której zaprezentowała ChatGPT 4o. Nie 4.0, nie 40, tylko 4o, jak omnia. Czyli wszystko. I rzeczywiście było wszystko. Tłumaczenie z jednego języka na drugi w czasie rzeczywistym. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Flirtowanie? Nie do końca rozumiem, ale ChatGPT ma teraz charakter flirtującej Amerykanki. Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? A jak trzeba, jest wyrozumiałą nauczycielką, która wytłumaczy twojemu dziecku geometrię. I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. A jeżeli sobie zażyczysz, to może zacząć gadać z inną sztuczną inteligencją. Hello there, new AI friend. I'm O. Ready to explore the world through your eyes? What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. Oraz zadbać o to, żeby atmosfera zrobiła się żenująca. Sounds like we're not the only ones enjoying a bit of fun here. A na koniec jeszcze wspólnie pośpiewają. Surprise guests with a playful streak. Bunny ears and laughter, a swift retreat. Mam wrażenie, że wszystkie współczesne odsłony sztucznej inteligencji, które mają asystować ludzkości, obsługuje dwóch typów. Mark Zuckerberg i Jeff Bezos. I oni są zamknięci gdzieś w piwnicy i wszystkie zapytania trafiają do nich i oni odpowiadają na te zapytania i tylko zmieniane są ich wokale, żeby brzmieli jakoś tak bardziej atrakcyjnie. Bo tylko oni wśród ludzi potrafią uzyskać tak wysoki poziom niekomfortowych zachowań. Może dlatego, że nie są ludźmi. Słyszeliście w ogóle o typie, który zamknął drugiego typa na 25 lat w piwnicy w Algierii? Ale to nie jest program o tym. To jest program o tym, że twórczyni drugiej po Tinderze najpopularniejszej aplikacji do randkowania marzy o tym, żeby sztuczna inteligencja nam jeszcze bardziej to randkowanie ułatwiła. Sztuczna inteligencja, według tej pani, może nas nauczyć, jak randkować, może być naszym randkowym konsjerżem, któremu możemy opowiedzieć o swoich ograniczeniach i słabościach. A wiemy z dzisiejszego odcinka, że warto dzielić się intymnymi sprawami, takimi jak zdjęcia, filmy czy emocje, z dużymi firmami technologicznymi, także super. AI w tej aplikacji randkowej może być rodzajem psychologa, który umożliwi ci lepsze rozumienie siebie oraz poradzi, jak masz komunikować się z innymi ludźmi. Twój randkowy przedstawiciel, ten konsjerż randkowy, ja nie zmyślam tego wszystkiego, ta kobieta naprawdę o tym mówi w filmie, do którego wrzucam link pod tym filmem, może randkować w twoim imieniu z randkowymi przedstawicielami innych ludzi. I dzięki temu ty nie musisz gadać z innymi ludźmi. Twój konsjerż, jak mówi ta pani, może zeskanować, czyli przerandkować w twoim imieniu całe miasto, kilkaset osób na przykład, i wybrać te trzy, które są warte twojej uwagi. Ta pani, oprócz tego, że układa ludziom przyszłość randkowania, ewidentnie nigdy sama nie była na randce, no chyba, że z Markiem albo Jeffem, wtedy dokładnie rozumiem jej tok rozumowania, też nie chciałbym nigdy tego powtórzyć. Czy chciałbym powtórzyć miniony tydzień? No w sumie nawet chciałbym, bo to był spoko tydzień, z pewnym opóźnieniem, ale jednak pojawił się film o pikselach na kanale. Chciałbym powiedzieć, że Pixel robi lepsze zdjęcia niż Samsung. Tak, zdecydowanie tak. I te są niepotrzebnie żółte, a tu jest wszystko jaśniutkie, takie estetyczne. Jak ty uważasz? No, zdecydowanie ten robi lepsze. Nie! No co ty, to jest żółte w ogóle. A mi się to podoba. No a czerwiec? Czerwiec zapowiada się na bardzo płodny technologicznie miesiąc. Zaczniemy od Dnia Dziecka, w związku z którym mam dla was przygotowanych kilka niespodzianek, ale o tym za tydzień, a ten tydzień też będzie super.
Ale żeby zaklęcie zadziałało, musi mieć odpowiednią formułę. Zaklęcia mają moc. Przecież ten typ, co siedział 25 lat w piwnicy u sąsiada, to właśnie zaklęcie go powstrzymywało przed wyjściem. Została rzucona na niego klątwa. Także zaklęcia mają moc. To będę rzucał teraz. Dziękuję za dziś. I znośnego tygodnia. We are the love survivors.